Hej, witam ponownie na moim kanale. Przychodzę dzisiaj do Was z takim mini haulem ze strony Golden Rose. Postanowiłam sobie zamówić parę rzeczy, ponieważ już dawno się zbierałam, żeby przetestować parę ich produktów. No i co mnie podkusiło, może ten bonus z Big Lossy majowego bodajże, w którym był kupon rabatowy minus chyba tam 20% do Golden Rose, do ich firmowego sklepu, więc postanowiłam sobie zamówić. I to przyszło wszystko zapakowane w tej torbie, w kopercie, jeszcze w takim pudełku dodatkowo. Już pozwoliłam sobie tam zajrzeć, więc jest wszystko poodklejane. Jest tam oczywiście ta folia bąbelkowa, gruba. No i są produkty. To po kolei. Ogólnie tu widzę, że dostałam gratis w postaci lakieru. Ich te lakiery już kiedyś miałam. On jest taki perłowy. Niestety ja nie przepadam za takimi lakierami, chociaż jak wiecie, robię sobie hybrydy. Więc generalnie i tak się u mnie nie spiszy, nawet u stóp, bo jest perłowy. Ale moja mama lubiła takie lakiery, więc pewnie jej oddam, bo on jest perłowy z jakimś brokatem chyba jeszcze. Mam, że perłowy to chyba jeszcze jakieś drobinki brokatu ma. No ale mamie się pewnie spodoba, więc na pewno powędruję do niej. A ja zamówiłam tak, może wezmę od razu paragon, będę Wam mówić, ile już po tej zniżce za to zapłaciłam. Pierwszą rzeczą, którą tutaj mam, to jest Golden Rose Mineral Terracotta Powder o numerku 4. To jest ten puder, o którym wspominała Maksineczka, że używa go do brązowania, do konturowania bądź do opalania twarzy, więc postanowiłam go w tym samym celu zamówić i wypróbować. On kosztował już po tej promocji 19,92, normalnie chyba 24 zł. W pudełku mamy pudę i taką gąbeczkę, która mi się pewnie nie przyda, ale jest, bo jest. Puder wygląda tak. Otworzę Wam go. Taki ładny, ziemisty odcień. Do konturowania obawiam się, że może być minimalnie za ciepły, ale do brązowienia twarzy będzie naprawdę fajny. Spójrzcie. Taki do opalania będzie w sam raz. On też nie jest w 100% matowy, ale jest taki, powiedziałabym, satynowy. Wezmę sobie chusteczkę. Więc jestem naprawdę ciekawa tego produktu. Opakowanie no jest takie nawet masywne, bym powiedziała. Czarne, matowe. Naprawdę jestem ciekawa tego produktu. Kolejne trzy rzeczy, które zamówiłam, są to kredki Matte Lipstick Crayon, za które płaciłam po 9,52. Wzięłam sobie w trzech kolorkach. Idąc od lewej strony, jest to numerek 16, 5 i 13. Jak wiecie, posiadam już 10 i 8, więc postanowiłam sobie zamówić jeszcze trzy kolory. Jeden taki w podobnej tonacji właśnie jak 10 i 8, taki bordowy jeden i taki malinowy, malinowa fuksja taka. Zaraz Wam zrobię swatche. Tak, to jest taka malinowa czerwień, ale lekko podchodząca pod fuksję, taka nieoczywista. Kolory są naprawdę świetne. Nie wiem, czy kamera je odda. To jest właśnie ta malinowa fuksja, 13, czyli 16, 13 i 5. 5 jest taka w takim bardzo winnym kolorze. 13 jest taka no, taki nudziak, podchodzący lekko pod brzoskwinie, pod beże. No i ta piękna malinowo-fuksjowa czerwień taka. Mega. Już się cieszę. Fajne są te kredki, naprawdę fajnie się trzymają. No, miód malina. Zamówiłam również dwie pomadki Golden Rose Long Stay Liquid Matte Lipstick o numerkach 9 i 7, za które płaciłam 15,92. Już Wam pokazuję. Chciałam zamówić jeszcze chyba trójkę, bo był tam taki nudziak właśnie różowy, taki dosyć taki z tych ciemniejszych, ale już niestety nie było, więc zamówiłam sobie taką piękną fuksję i ciepłą czerwień. Zaraz zrobię sobie swatche na ręku i Wam pokażę. Ło! Ale ładnie pachną te pomadki, takim
Czym one pachną? Takim aromatem waniliowym do ciast. Naprawdę. Bez kitu. Zapach dzieciństwa. O. Kolory są świetne po prostu. Na Instagramie jeszcze wrzucę wam słocze, ale no. Ja tutaj nagrywam teraz przy świetle dziennym, więc okna mam tu i tu, więc mam wam ciężko oddać te kolory, ale jeszcze ewentualnie zrobię wam na sam koniec filmu przebitkę przy dziennym świetle, jak to wygląda. No mega po prostu. Miód malina. Kolory są świetne. Już widzę je u siebie na ustach. Ta czerwień oczywiście nie wybieli zębów, bo jest ciepła, ale... Ale to taka typowa czerwień taka. Super. A ta pomadka mogłabym ją porównać z tą kredką Golden Rose. Tą Golden Rose, wszystko jest Golden Rose. Matte Lipstick Crayon w odcieniu numerku 16, bo widzisz, mają bardzo podobne tony, tylko ta jest bardziej różowa, a tamta bardziej podchodzi pod taką czerwoną malinę. Super. Zamówiłam sobie również z Golden Rose Long Stay Gel Eyeliner o kolorze... już wam mówię. 02 Deep Brown. Zastanawiałam się, czy zamówić brązowy, bo na początku miałam zamówić czarny. Później stwierdziłam, że czarny mam i z Maybelline'a i z Zoeve, więc stwierdziłam, że zamówię sobie brązowy. Chociaż jeszcze zastanawiałam się, czy nie zamówić... niebieskiego, ale niebieski mam jeszcze z Avonu, więc stwierdziłam, że nie, to jest oczywiście ten pędzelek taki. Sam eyeliner wygląda tak. No i ma taki ładny brązowy kolor, no. Ogólnie sam ten eyeliner jest strasznie suchy, powiem wam. Normalnie takie kółeczko mi lata w słoiczku. Pamiętam, jak Maxi pokazywała i mówiła o tych eyelinerach, to mówiła, że one są dosyć suche i dlatego nie będą dobre dla początkujących osób, jeśli chodzi o kreski. I faktycznie, tu jest ten eyeliner i ma taką suchą konsystencję. Patrzę na te pomadki, zaczynają zastygać, ale dużo czytałam o nich, że nie są takie typowo matowe. Zobaczymy. No i zostało mi jeszcze dwie rzeczy, właściwie cztery, tylko jedna rzecz jest w trzech kolorach, a mianowicie konturówki z Golden Rose, wersja Classic Waterproof Lip Liner i zamówiłam sobie w trzech odcieniach. Chciałam 5 odcieni, ale dwóch niestety już nie było, więc zamówiłam sobie numerek 318, 304 i 302. Chciałam jeszcze 305 i 310 chyba bodajże, ale... 318 to jest taka piękna... czerwień, 304, ło, ale fajna. Któraś z dziewczyn polecała część tych kolorów i dlatego się na nie skusiłam. O. Tu macie słocze tych konturówek. Ostrość, ostrość. No zrobię wam jeszcze zdjęcie na koniec i przebitki spróbuję zrobić. No są po prostu świetne. Zobaczymy, jak będą trzymały jeszcze i trzymały się na ustach. No i ostatnia rzecz, krem BB z Golden Rose Beauty Balm SPF 25. Ja sobie wzięłam chyba w kolorku najjaśniejszym, już wam mówię, 02 Fair. Nie, to przepraszam, to nie wzięłam najjaśniejszego, bo ten jasny wydawał mi się wręcz biały. Dlatego już stwierdziłam, że wezmę sobie ten numer drugi z rzędu. Mam nadzieję, że będzie dobry, bo jestem mega blada i w tej chwili jedyny podkład, który mi w 100% pasuje bez mieszania, to 1N z tłumacza L'Oreala. Nawet 51 Light Vanilla z Bourjois jest na mnie za ciemny, więc... Zaraz, już widzę, że będzie za ciemne. Oj, tak, będzie zdecydowanie za ciemne. Tutaj macie swatch. Będzie za ciemne. Słabo. Ale to nic, jak będę sobie zamawiała z której strony coś, gdzie jest Golden Rose, nie wiem, z Minty albo gdzieś, to sobie po prostu zamówię ten najjaśniejszy jeszcze. Myślałam, że będzie jaśniejszy.
Odcień nie ma zły, tylko jest po prostu... Nie ma... Tylko jest taki chyba lekko pomarańczowy? Nie wiem. Bardzo podobny jest kolorem do tego pudru o numerku 4 na ręku. No nic. Będę sobie on po prostu kombinować, rozjaśniać go i zamówię sobie po prostu później ten jaśniejszy. No i to już jest wszystko, jeśli o moje zamówienie chodzi. Jeszcze dostałam próbeczkę podkładu tego Liquid Foundation Perfect Finish. Zresztą nie wiem, jak 56 tu jest napisane, nie wiem, czy to jest kolor, czy coś. Spróbujemy, zobaczymy. No, to już było na tyle. To było moje zamówienie z Golden Rose. A, i nie powiedziałam wam reszty cen jeszcze. Ten krem BB, zapłaciłam za niego 23,92, za konturówki po 3,92. A, i za ten eyeliner żelowy, który jest strasznie suchy, że wręcz lata tam w słoiczku, zapłaciłam 11,92. No i tam oczywiście koszty wysoki. Tam u nich chyba za zamówienie wyszło mi 130 zł już po zniżce. Normalnie by wyszło 160 jakoś, a koszty wysyłki od 170 są dopiero bezpłatne. No. No, także jestem mega zadowolona. Zobaczymy, jak będzie mi się używać. Chyba najmniej jestem zadowolona z tych dwóch rzeczy. To jest no bardzo suche. No ale eyeliner czy Duraline czy coś da radę. Jestem tylko trochę zła z tego koloru. Bałam się, że tamten będzie za biały. Ale z drugiej strony mam zamówić za jaśniejszy niż ciemniejszy. Łatwiej by mi było tamten ewentualnie przyciemnić niż ten rozjaśnić. No. Słońce zaczyna mi wariować, bo cały dzień było pochmurno, rano była burza, a teraz wychodzi słońce. No. Dobra, to ja uciekam zmyć makijaż i zrobić następny na konkurs, bo to jest mój jeden konkursowy makijaż, który mam na sobie. I zaraz będę robiła drugi, więc... Jeszcze cały dzień przede mną dzisiaj pracy, zajęcia, jeszcze muszę obrobić film i wrzucić dla was, więc no, nie będę tu zbędnie gadać. Więcej o tych produktach powiem wam za jakiś czas. O, a propos tych matowych matek, widzę, że już wyschły, zastygły, ale troszkę się rozmazują, więc albo do końca się nie... albo do końca nie zastygły, albo jest... albo po prostu mają taką konsystencję, że nie zastygają w 100%. No, ale mniejsza o to, no. Także to by było na tyle, a jeszcze tak nawiasem mówiąc, pewnie już widziałeś na Instagramie, kupiłam sobie wczoraj kredkę Kobo do konturowania, dzisiaj używam, na to później kładam jeszcze brązę, ale jest. Była mi bardzo ciekawa, kupiłam na razie jedną i zobaczymy, czy kupię następne, wiem, że ta jedna do konturowania jest naprawdę mega. Dobra, to by było na tyle, to do następnych filmików, trzymajcie się cieplutko i pa, pa!